Po tegorocznych wyborach samorządowych w bielawskim magistracie zmieniły się osoby na najważniejszych stanowiskach. Fotel burmistrza piastuje Andrzej Hordy, który niedawno swoim zastępcą mianował Aleksandra Siódmaka. Jeśli chodzi o układ pracy urzędu, to na tę chwilę zostaje na tym samym poziomie organizacyjnym. Struktura i jakby całe zasoby kadrowe zostają w tym samym układzie. Natomiast no, oczywistą zmianą było odwołanie zastępców burmistrza i powołanie swoich zastępców. Na dzisiaj powołałem pierwszego zastępcę, pana Aleksandra Siódmaka. Natomiast kwestia drugiego zastępcy, to myślę, że po nowym roku sprawa się też wyjaśni. Na pewno stanowisko wiceburmistrza to jest duża nobilitacja, ale i też duża odpowiedzialność. Liczę na to, że mam nadzieję, że sprostam wymaganiom burmistrza Hordyja i będę w stanie wspomagać go i pomóc rozwijać miasto. Przez 8 lat pracując jako szef Bielowskiej Agencji Rozwoju Lokalnego przeprowadziłem kilka dużych inwestycji, między innymi to były inkubatory i kinoteatr, ale wcześniej jeszcze też pracowałem w samorządzie, w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowej, też przez 8 lat. Też tam byłem odpowiedzialny za pozyskiwanie środków, stąd sama organizacja samorządowa jest mi znana i praca w samorządzie, ale i też ta tematyka realizacji inwestycji i prowadzenia projektów. Ostatnie 4 lata to też była bardzo intensywna praca w Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska. Tak, udało nam się pozyskać dosyć sporo środków dla samorządów powiatu. No i korzystając z okazji chciałbym podziękować współpracownikom w stowarzyszeniu za dobrą współpracę i pomoc w pracy. No i tu jest ten taki skwer zielony. No to tu też będzie kilkanaście miejsc. Hop, hop, bo tego nie ma. Tu jeszcze nie ma. Tu nie ma, to jest. Z panem Aleksandrem Siódmakiem miał pan okazję już współpracować. Dlaczego padł akurat taki wybór? No przede wszystkim kwalifikacje pana Siódmaka. Właśnie będąc prezesem Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego dał się poznać właśnie z bardzo dobrej strony, jeśli chodzi o zarządzanie, jeśli chodzi o znajomość kwestii związanych z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, z ich wydatkowaniem, z rozliczaniem. Było podstawą do tego, że ja chcąc rozwijać miasto z wykorzystaniem środków unijnych, potrzebowałem współpracownika, który w tym obszarze mnie wzmocni, po części też odciąży, a też no, można powiedzieć jego potencjał, jego doświadczenie no, też ma być tą taką inspiracją dla mnie i no, liczę na efekt synergii, że we dwóch zrobimy więcej niż może i 3 osoby były w stanie zrobić. Także no, wierzę mocno w dobrą współpracę, która w poprzednich latach była bardzo dobra. Wierzę mocno, że nadal tak będzie. Ten kierunek, który pan obrał, widać, to jest rozwój bardzo mocno oparty o środki zewnętrzne. Miniona kadencja, no można powiedzieć, nie do końca była taka, która bym sobie wyobrażał, że miasto wykorzystało wszystkie szanse. W tej chwili mamy kilka tematów takich, które zostały rozpoczęte przez poprzednie władze i niestety pojawiały się problemy i to niemałe. I właśnie dzięki temu, że tu we dwóch mamy duże doświadczenia w zarządzaniu projektami, mam nadzieję, że uda się przebrnąć jakoś przez te kłopoty, ale też będziemy już pisać nową ścieżkę, nową drogę. Już w pierwszych dniach naszej pracy poprosiliśmy o przedłożenie na biurko kilka projektów, które mają już pozwolenia na budowę. Są to projekty drogowe, są to projekty też inkubaturowe. No i będziemy poszukiwać źródeł finansowania, a później możliwości złożenia wniosku o dotację. Trzymamy kciuki za skuteczność działań, bo przed bielawskim samorządem 5 lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju miasta.